Ja tylko chciałam powiedzieć jeszcze, że jak przyszłam tutaj do Kościoła Mocy po raz pierwszy, to byłam w takim stanie, że w ogóle nic nie wiedziałam o sobie, o mojej nowej tożsamości. I jak usiadłam i zobaczyłam Artura, pomyślałam sobie z ironią, kolejny pastor, ciekawe co powie. Ja potrzebowałam Boga mocy. I wtedy, kiedy Artur się odezwał, zaczęło się nabożeństwo, to ja poczułam to. Ja poczułam tą moc, ja odebrałam tego ducha. Ja niewiele wiedziałam, ale ja odebrałam tego ducha. Ja wiedziałam, że to jest słowo żywe, że to jest słowo ożywiające. I słyszałam kiedyś od jednej osoby, że ja badam, czy ten Kościół, czy ta nauka to jest to. A ja sobie pomyślałam, jak można badać, skoro po prostu tu nie ma co badać, to jest żywe słowo. A ostatnio przeczytałam sobie taki fragment, to jest z Ewangelii Jana. A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest Boga. Czy też ja sam mówię od siebie. Ja myślę, że każdy pozna, że duch, który chce czynić Bożą wolę, to pozna. Każdy rozpozna tą drogę i mogę wielu rzeczy jeszcze nie rozumieć, ale ja to rozpoznałam. Ja rozpoznałam tych ludzi, ja rozpoznałam, że to są najlepsi nauczyciele. Ja się modliłam do Boga, Boże, niech przyjadą ludzie z zagranicy, żeby ktoś mnie nauczył. Ale Bóg dał mi więcej. Bo ja się dziwię każdego dnia nauce Artura i Agaty. Jak Agata mówiła wiele razy słowo, mówiła, jak w praktyce w ogóle to wszystko stosować, to ja sobie pomyślałam, to jest takie proste. Ja się nie mogłam doczekać, kiedy Agata skończy, bo ja czekałam na poniedziałek, że ja pójdę i ja zacznę to robić. Ja się tak cieszyłam, że to jest takie, że ona mówi takie proste rzeczy, a ja nie wiedziałam, jak normalnie wcześniej żyć, zanim tutaj przyszłam, ja rozpoznałam. Ja jestem wdzięczna za naukę i jestem wdzięczna Bogu za miejsce, w którym jestem w ogóle, w duchowym, bo wiem, że dał mi nauczycieli. Ja wiem, że każdy, kto chce, to rozpozna. Każdy rozpozna. Każdy rozpozna to, co jest tutaj mówione. Możesz nie czaić bazy i jeszcze wielu rzeczy, ale rozpoznasz. Amen. Amen. Ojcze.